To i tancerze mieli co robić. Proszę? I tancerze mieli co robić. Ciężko pracować. Ale kiedyś dobrze tańczyli, panie, te polki, kuberki dobrze tańczyli. Ta młodzież tak tańczyła, że jak poszło 6-8 par, to nie tak, to już było tak nie. I panie tak kręcili, że jeden drugiego nie trącił prawie. Mm-hmm. Tak mogli tańczyć na takim kawałku, bo on się wykręcał tak, że nie przeszkadzał drugiemu. Tak. Każdy na swoim kawałku, ale to w kółko tańczyli. W kółko tańczyli, para tak, tak, za parą, tak para się za parą, w kółko tańczyli. Mm-hmm. Przed wojną to Krakowiaka częstośmy grali, wiesz. A może pan też te, bo była też ta druga żydowska Polka, taka znana tylko w tym regionie. Wiesz, taka ciekawa, taka prosta, częściowa, pan jej nie lubi za bardzo. Ja nie lubię. Nie lubię grać. Ale to ciekawa dla Stefana, bo to taka rzadka jest. Czym wiesz, jeśli po mnie? Może idę po błądze, ale spróbuję. Polka Żydówka tak zwana. Skąd ona przyszła? Od kogo się pani nauczył? Tak jest. Ja nawet wie pani zapomniała, od kogo ona przyszła. No tak, czy na tych zabawach żydowskich? Czy? Nie, to tak. A, od kogo? Od kogoś przyszła. Bo to taka ja jej nigdzie nie słyszałem. Dwuczęściowa Polska. Szabasówka to jest znana, znana. W całej Polsce. W całej Polsce. A ta rzeczywiście, ta nie jest znana. Stare Miasto też jest znana Polka, słyszał pan Stare Miasto? I ta po ślubie jest tylko tam u was, Tak. Bo gdzie indziej to nie jest nigdzie tak. Nie ma. Nawet u nas w Wiśni Karmińskiej nie grał. Tak? Dąbrowski ją grał. A Dąbrowski? Dąbrowski ją grał taką. Pierwszy harmonista. Pierwszy harmonista. Na pedałówce tam zaczynał. Na pedałówce, nie na pedałówce, tylko na ręcznej butonówce. Mhm. On był pierwszy harmonista, ja pierwszy był mój wspólnik. Mhm. Ja od 10 lat grywałem, to widziałem jakieś 16 lat, jak skończyłem. 6 lat grywałem z nim. Tylko z Niemc, nie? Więcej z Niemc. A miał dużo grania, bo tylko był jeden harmonista, a nie było harmonii. To był słynny harmonista. To wesela to śpiewał na zadatek na 3-4 wesela. A tego Krakowiaka śpiewali. Koników 7, z tym, że... Może on ma i... Ale myślałam, że tutaj taki... Biała, no. Ale myśmy go... No. Ciekawe, jakby to było zebrane przez kartusów. Teraz... Zupełnie. Kujawiaki to... Nie, jak myśmy wiali... Czy nie takie... Na pewno było takie zdrabnianie. Ale ja przeprowadziłem eksperyment taki z panem ciekawy. Mm-hmm. Mianowicie tam puszczałem panu skrzypków różnych. Takich dobrych. Samych takich, wiesz, ciekawych, dobrych, z Radomskiego, no z całej Polski. Mm-hmm. Dużo tych radomskich, tych takich efektownych, wiesz, ale panu się nie podobają. Ci radomscy. Panu się tylko dwóch podobało. Klejnas. Mm-hmm. I
i Kratowicz z Głogowa Małopolskiego, który podobnie gra. Tak. On też tak moim gra, charakter, tak moim pracuje. Ja nie wiem, czy ja gram nie charakterem, czy oni grają moim charakterem. Ale nie, to jest stare granie. Ale to takie granie, to jest... taki charakter się zgadza. W ogóle te jakieś, to jakoś trochę tempo zmienione, trochę ta melodia tak zmieniona, niby ten sam werek, ale trochę, trochę tam coś przekręcone jest. Tak. A ci muzykanci to prawie to samo grają swinga. A teraz dalej, kujawiaki to Mazowsze śpiewało, zespół Mazowsze, co myśmy grali tych kujawiaków. Ja nie wiem, czy myśmy od nich rozegrali, czy kiedyś... No właśnie, ten... ale przed wojną nie było zespołu Mazowsze. Nie było Mazowsze, a myśmy wygrali. No właśnie. Właśnie ten, co prowadził Mazowsze, jak on się nazywał, Sekatyński. Tak. To on przyjeżdżał do Mroza, do Mroza i siedział u Mroza tygodniami. Te melodie rozgrywał u nas na kurtkach. To on te melodie, bo on jeździł po całej Polsce i zbierał te melodie. No a myśmy, jeszcze Mazowsze nie było, to myśmy grali te melodie. To jako tak wyjawiacie. No. Pieprzeczka, uciekłem pieprzeczka w prosę. Więcej tych kujawiaków, ale tu zapomniałem. Bo wie pan, on te kujawiaki zaczęły jeździć przed wojną i szybko znikły. Aha. Mazury, kujawiaki zniknęły. Tylko powstały później tanga w obstratywnym mieście. A z początku to był oberek, polka, kujawiak. Walczyk. Tak. A później zawsze... tego za kujawiaka wstąpiły tanga w obstratywnym. A kujawiaki zginęły. Mazury zginęły. Mazura dzisiaj, jeszcze kiedyś przed wojną, już jak ktoś sobie zażyczył, to taki starszy człowiek, który miał 50 lat, ale tak młodzież już sobie nie życzyła mazurów. A mazur to jest... Był taki mazur, biały mazur, słyszał też pan o takim białym mazurze. Ciężki mazur, bo to jest, wie pan, nie tak za ciężki, tylko bardzo długi, 6 części. Przegram go, tylko jeden raz go przegram. Thank you.
dawno nie grałem tego warsztatu. W ogóle są w sobie ładne, tylko że tak, tak, tak są tak, obrzydzone, bo tak często to zniknęło, to jest zniknęło. Dzisiaj to w ogóle, ale kiedyś już zniknęło. Czyli już przed wojną tych Mazurów tak. Prawie nie tańczyli. Nie grali. No, przygram z Walcika któregoś. Był taki stary walc, co myśmy go grywali często, na Gnojnej. Myśmy nazywali Francuza, a ten walc, a, to jest co go śpiewał, bo folk jeszcze, tak. Folk go śpiewał. Na paragnaniu graniu to zna pana, bo tu stary walc na paragnaniu. To tych walców to było kilka ich, tylko dużo tych człowiek zapomniał. Taki nowszy, z tych nowszych teraz z 60-tych lat, z 50-tych, to był walc, graliśmy na tych czasach. Sera. Słyszał pan? Ale
się grało. Tak jak się grało, co najgrzejsze do grania było. A ze starych walczyków pamięta pan? Pamiętam, że wczoraj fale grałem, ale już mało, mało. Grałem tego Francuza, tylko z Was Babuni. To był też to stary walczyk. Co mi czungał przed chwilą. To popo śpiewał. Albo stary walczyk się był Pij, bracie, pij. Wals, który pan grał wtedy bo, na muzykologii w ramach zajęć. Pierwszy skrzypek, który przez ciebie nawet na muzykologii wystąpił ludowy. Prawdziwy. No niesamowicie. Czy ja grałem tego walca? To grał pan jeszcze jednego walca takiego. No takiego kurpiowskiego. Nie pamiętam. Jak to leciało? I chodzi o Zbisiu. Zaraz przegram teraz Foxrota, który już. Na kiedy Foxroty też stary, przedwojenny Foxroty. Pan słyszał takiego Foxtrota? Rozumiem. Znał pan takiego? Nie?
Tu jest Foxtrot. Tak. No, w Amerykę jest Polka. Polka, piwo, nie, Polka, beczka piwowa, beer barrel Polka. Beczka piwa Polka. To co nazwane było? W Ameryce, tak, tak, tak. Się nazywa, to jest Polka, tak, tak. W Ameryce. W Polsce jest Foxtrot. No tak, ale tego Foxtrota to przynieśli Niemcy. To w czasie wojny zaczęliśmy go grać. Aha. No tak, Niemcy go przynieśli, bo to jest Niemiec. Tak, tak, tak. Proszę? Mój tata to śpiewał, bo do tego słowa był. Niemiecki jest. Niemiecki Foxtrot. Aha, bo w Ameryce jest the most famous Polish Polka. Polka wojna się zaczęła, Niemcy przyszli, to przynieśli. Most famous Polish Polka. Tego Foxtrota przynieśli. A teraz, jak była taka Budzicka, no to też jest... Teraz później z tych nowych znowców Foxtrotów już po wojnie co zaczęliśmy. To takie z 50-60 lat. Tango zagrał. Serce.